Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Zapomniane ogniwo, konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1945-1956. Wystawę otwieramy oczywiście w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale w tym roku Instytut Pamięci Narodowej stara się zwrócić uwagę na nie do końca rozpoznany, nieco zapomniany fenomen, czyli właśnie na organizacje młodzieżowe. Na przełomie lat 40. i 50. młodzież zeszła do konspiracji w skali masowej, wtedy kiedy komuniści powołali Związek Młodzieży Polskiej, kiedy likwidowali niezależne organizacje młodzieżowe, wtedy nadszedł czas na pokolenie młodszych braci, na ludzi urodzonych w latach 30., którzy byli za młodzi, by walczyć o niepodległość w latach II wojny światowej, za młodzi na to, by bić się o wolność tuż po jej zakończeniu. Szacuje się, że w skali ogólnopolskiej powstało około 1000, być może ponad 1000 organizacji założonych właśnie przez młodzież, przez nastolatków albo ludzi tuż po 20 roku życia. To, co różniło tą organizację młodzieżową, tą konspirację młodzieżową od tej, którą byśmy mogli nazwać dorosłą konspiracją, to jej charakter. Z reguły zatomizowany. To małe grupy, kilkunastoosobowe, rzadziej większe i z reguły ograniczające się swoim zasięgiem nawet do obrębu działania w jednej szkole, czy w jednej wsi, w jednym miasteczku. Rzadziej te struktury były bardziej rozbudowane, ale i to się zdarzało. Z perspektywy komunistów to nie miało znaczenia. Czy mamy do czynienia z organizacją działającą? Kilkanaście tysięcy młodych dziewcząt, młodych chłopców zostało ujętych, skazanych na kary wieloletniego więzienia, ale w skali ogólnopolskiej wydano także co najmniej 60 wyroków śmierci na młodocianych, z których to wyroków co najmniej 24 zostały wykonane. Wystawę, którą Państwo dzisiaj będą mogli oglądać, otwieramy równolegle w kilkunastu miastach w Polsce. Większość tej wystawy jest taka sama jak w innych miastach. Różnią się one kilkoma panelami. W naszym wypadku te panele krakowskie to dwie postacie. Zygmunt Kural-Orlik i Roman Stachiewicz-Ryś, ale nasz wkład krakowskiej konspiracji jest również pokazany na jednym z paneli ogólnopolskich, na panelu dotyczącym Marka Eminowicza Grota. Konspiracja ta młodzieżowa, powojenna miała bardzo różny charakter. Część z tych organizacji to po prostu harcerze, którzy kontynuowali działalność po likwidacji normalnego harcerstwa, po wprowadzeniu harcerstwa czerwonego. Część to organizacje o charakterze wyznaniowym, katolickim, część to organizacje o charakterze zbrojnym. Na tych planszach znajdziecie Państwo reprezentantów wszystkich tych typów działań podziemnych i warto także przyjrzeć się nazwom tych organizacji, w których to nazwach młodzież nawiązywała do tradycji swoich ojców, swoich matek, starszych sióstr i braci, a więc odwoływała się do tradycji Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, ale czasem także do tradycji legionowych czy piłsudczykowskich. Ta cała paleta poglądów i tradycji niepodległościowych będzie przebywała w tych nazwach oddawana, pokazując, że już wówczas ci nastolatkowie traktowali siebie jako właśnie jedno z ogniw w łańcuchu pokoleń, które walczyło o niepodległość. W naszym przekonaniu jest to jedno z tych ogniw, które dotąd były zapomniane i niedoceniane, stąd nacisk Instytutu Pamięci Narodowej na to, aby w tym roku zwłaszcza tych konspiratorów młodzieżowych przypominać. Zapraszamy Państwa do oglądania wystawy. Wystawę uznajemy za uroczyście otwartą. Dziękuję bardzo. Co zaczęłaś? No, co to nie będzie?